Siemeczko, jestem Pepeotem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie siać łubin. Tutaj największy kawał, można powiedzieć. Największe pole. Na razie wyrabiam sobie tutaj to pole, tą stronę pola. W późniejszym czasie będę sobie wyganiał tamtą gdzieś. Więc to, wsiadamy do kejsika, oczywiście wsiadamy, odpalamy. Muszę tam jeszcze ogarnąć jedną rzecz. Bo odpalamy GPS-a, bo oczywiście case GPS-a posiada. No i teraz co? Dopasować oczywiście bieg, to będzie trójeczka prawdopodobnie. Tak, trójeczką sobie pojedziemy, wiecie, to jest uprawione. Tutaj tylko tyle, żeby jeszcze troszeczkę porównać ten podsiew. No i myślę, że to wszystko będzie elegancko. W poprzednim odcinku sprzedaliśmy sobie byki. Rabiki właśnie widzicie, bardzo korzystna cena wyszła. Rabiki jest bardzo atrakcyjnie. No i poza bykami jeszcze oczywiście zasiedliśmy sobie trawę tutaj po naszej prawicy. No myślę, że dość dobrze to wyszło. Trawy nam trawy nigdy nie za mało, można powiedzieć w pewnym sensie. Ponieważ no dzierżawa odeszła. No teraz będę szukał gdzieś indziej dzierżawy. Może ewentualnie teraz będę miał gdzieś pieniążki na to, po prostu, żeby zakupić gdzieś jakieś pole związane z, a czy bardziej pole, łąkę, właśnie, przeznaczeniem na paszę, tak, no, wiadomo, no co, 12 tysięcy, no, cała kasa oczywiście pójdzie w obrót, czyli wiadomo, ładowareczka już będzie za 2 dni, czyli myślę, że równo z bykami będzie przywóz. Ładowareczki. Przywóz ładowareczki. No i będziemy sobie testować, tak, ładowareczkę już w tym odcinku. Przyjedzie. Bo jest coś co nieco do roboty. Musimy popychać oborniki, musimy tam porobić parę rzeczy. Będziemy sobie sprawdzać, ale w kolejnym odcineczku. Dzisiaj skupiamy się tylko bezpośrednio na samym siebie, właśnie spływanej go. Muminu, soi, jak zwał, tak zwał. Bardziej pasuje mi bardziej chyba stwierdzenie łubinu. No bo bardziej na polskie gospodarstwo lepiej pasuje mi nazwa łubin. Mierzamy sobie tak, tutaj się nie mamy co bawić z tym wszystkim lecimy, tak. Miałem ogólnie spiąć dużego case'a sobie z tym, ale że no jednak troszeczkę by to śmiesznie wyglądało, ten 115-konny ciągnik do tego silnika, no nie oszukujmy się. No stwierdzimy jednak, gdy kartujemy dalej tego aktualnego case'a, który właśnie teraz widzicie, bierzemy sobie do silnika. Po prostu, no wiecie, no kupiłem tego dużego case'a, który no pięknie się prezentuje. Moim zdaniem wiem, że na YouTubie jest przesyt tego case'a prawdopodobnie, ale ten case mi się podoba. A na inny ciągnik niestety no brak pieniędzy był, tak. Więc no tylko taki przesad był tak pewnie taki ten ciągnik. Ale już nie będziemy zmienić tematu. Po co? Dlaczego? Po prostu okazja i tyle. Do tego mówię. Teraz mam fajnie, bo mam 3 ciągniki. Dwa mocowo takie same. Jeden większy. No bo większy będzie przeznaczony do teoretycznie ciężejszych prac, choć niekoniecznie, bo tutaj siew ogólnie będą aktywną z siewnikiem też nie jest do lekkich moim zdaniem nie należy. Więc tutaj ten case też troszeczkę po tyłku dostaje. Ale w sumie to po coś go przecież mam, tak? Nie będę przecież na tej tylko przy turze teraz trzymał. Wiecie, teraz jest plus taki, że im więcej ciągników, które no, będę mógł wykorzystać po prostu w moim gospodarstwie, które na pewno no, cała trójka będzie chodziła, czyli case, drugi case, no i oczywiście usłyszeć, który no, musi być na razie, no bo szkoda mi go sprzedawać. No dobra, remontowany. Nie mówię, że go będę cały czas trzymał. Chociaż też nie powiem, że nie. A jeśli będą jakieś tam fajne pieniążki, to może coś tam się dokupi. Na razie, odnośnie maszyn, myślę, że to już raczej jest wszystko, bynajmniej na ten moment. Ewentualnie jeszcze danego czegoś szukam na rzeźnik, ale zobaczycie. Ale najważniejsze teraz to pocisnąć tak szczerze w pola, łąki, żeby po prostu móc już swobodnie sobie tutaj manewrować. No bo dzierżaw chyba tak dużo nie mam. Mam jedną dzierżawę.
chyba się nie mylę. Musimy zobaczyć dokładnie, żeby tu nie zabrać. A sobie nawrócimy i zobaczymy tutaj, jak to wygląda sytuacja z właśnie odnośnie. Czekajcie. Odnośnie żerab, bo nie pamiętam. Bo ogólnie też patrzyłem ostatnio na dzierżawy. Czy wziąć gdzieś. Wiecie, no dzierżawy pod łąki, tak? No bo łąka odeszła. Ale chyba zobaczymy, spróbujemy jeszcze ten sezon. Znaczy, teraz nie będę szukał dzierżawy, bo i tak podejrzewam, że te dzierżawy jeszcze troszeczkę chyba mam, jak się nie mylę. No mam dwa landy dzierżawy. Mamy 63, tylko teraz które to jest land 150 i mamy 146. Więc zobaczymy sobie tak na pewności, które to są. 146 to jest bodajże. A, tutaj. Czekajcie, czy ja dobrze patrzę? Chyba tak. Chyba to będzie ten landzik. Czyli co, jakby jeszcze on nie wykupił. Nie, to jest 2,70. To jest. Nie, no to by pasowało. 142. 142. Nie no, czekajcie, gdzieś coś kuźwa. No to jest niby moje. Przecież to wykupywałem. Nie wiem, musiałem zobaczyć tu. O Jezu. Muszę zobaczyć dokładnie, które tam pola w ogóle, bo szczerze pogubiłem się z tymi dzierżawami tych pól i tak dalej. No ale tak, gdyby na te dwa dzierżawy na troszeczkę, no dość, mi się zdaje, że już nie taką ilość małych pól moich. Dobra, tu mamy kupione, tu mamy wykupione pola. Tu mamy wykupione pola, tu oczywiście są moje, znaczy to było moje, ten, ale patrzcie, tu mam wykupione. To mam wszystko wykupione. Co tu jeszcze mamy wykupione? Mamy wykupione to. No to coś tutaj, chyba tutaj ta jedna dzierżawa to jest wykupiona z tego co wychodzi. Teraz to 50. Więc no tutaj trzeba będzie no sobie sobie wykupić. Jeśli to tak wygląda, że. Ale patrzcie, ja byłem święcie przekonany, że mam to jednak pole wykupione. Ale jeszcze nie. No ale wiadomo, jeszcze 2 lata. 2 lata? 3 rok. 2 lata bodajże. Mogę sobie spokojnie wykupić. Dzierżawy będę tak 3 lata i będziemy wykupywać dzierżawy. No chyba, że będziemy mieli pieniążki, no to będziemy sobie wykupywać to więcej. Chcę wam tutaj pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Bo wiecie, no ja chcę trochę grać realnie, ale też chcę wam pokazać, jak to w ogóle sytuacja wygląda z tymi dzierżawami. Sytuacja z moimi polami, jakie posiadam itp. Bo niektórzy mogą być nowymi widzami. Może ewentualnie ktoś wpadł i ten do właśnie chcę poinformować, jak to właśnie wygląda. Tak, krówki. Też trzeba się nakarmić, więc dlatego mówię, że jeśli paszowóz przyjedzie, no to będzie miał fajną, proszę nie paszowóz, tylko przyjedzie ładowaczka, to będzie miał fajnie, bo będzie miała co do ogarnięcia. No trzeba trochę sobie przywieźć, trzeba te merów narobić, więc tutaj jest luksus. Tu mamy 4 miesiące, czyli od kwietnia, przepraszam, od maja powinniśmy mieć już jałówki wycielone, więc powinniśmy już tego mleka z tej mieć produkcję mleczną zwiększoną do 50 bodajże sztuk, tak? Do 50 sztuk. No więc no nie powinno być tak źle. Ale podejrzewam, że ja sobie wezmę, przewiozę sobie pewnie tutaj, no tej obory, chociaż jeszcze tego nie wiem, jak tam finalnie to zrobię, żeby tam po prostu dojść na tym obocie udojowym, żeby po prostu może się nie męczyć, nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie muszę poszukać do jaki przewodowej, bo tam mam bańki, nie powiem, ukrywam. Ta obora nie była modernizowana przeze mnie wcale, więc no te co chyba będzie musiało być, no to do jaka przewodowa, więc trochę troszeczkę dziwnie tak to brzmi, no ale wiadomo, że jeśli postawię tam robota audiowego, no to tutaj też by się coś przydało modernizować. No jaka przewodowa płynie jakoś tam nie jest tak tragicznie droga, bo tam powiedzmy za 15 tysięcy kupimy używaną. Miałem młodą 2008-10 rok, w zależności jak się dobrze ogłoszenie tali. Mrówki nie chcę. No i powiedzmy to mocowania, znaczy mocowania,
No, no mówię, mocowania ogólnie, także jak to się mówi, ogólnie, no tam podejrzewam, że no powiedzmy nawet 15, no 20 tysiącach się zamkniemy w dejacji przewodowej. Więc jeszcze by tam te krowy mogłyby być tajówki, no bo jednak szczerze, jak ja pasowałem, no to miałem 8 tysięcy. Myślę, że tutaj też mógłbym zapłacić te 6, przy tych 6 tysięcy to muszę znaleźć przy samym dojeniu 25 krów, to mi się zdaje, że chyba też by trochę była przesada. No nie wiem, piszcie w komentarzach ewentualnie, jak to rozkminić. No powiedziałem, że ja już raczej tego nie robił, bo chciałem raczej zatrudnić i poświęcić się, wiecie, jechać na usługę, jechać wolne robić po prostu wszystko, żeby po prostu już mieć ten temat wzięty, no bo tutaj chytało to chodzi, więc tutaj no trzeba będzie pod tym względem pomyśleć, tak, jak to ogólnie zrobić. Tutaj te paseczki też jakieś tam nie są dorobione, a tam nie będą dorobione, bo tam będą, bo trzeba mieć miejsce na dojazd, jakoś trzeba to rozbudzić gnojowice. Tutaj ogólnie też mam mleczarek, trochę kiczowato, bo tam musi przejeżdżać aż tam, tutaj z tyłu musi przejeżdżać tutaj, żeby po prostu tam mleko zabrać, no ale to zrobić taki urok. Tak, w takim miejscu powiem szczerze, to bym nie sobie tylko troszeczkę, że tak powiem, pod względem udogodnienia troszeczkę zypałem, tutaj mogę powiedzieć. No ale wiadomo, tutaj tylko miałem takie pozwolenie, ponieważ tutaj przy samych budynkach nie mogłem, bo asfalt za blisko, już tam drogówka mnie dała. Na wiatę jako taką mogłem zrobić, na byki, tego po prostu mogłem zrobić. A patrząc na obory, już tak typowo nie mogłem zrobić, więc taki tylko lekki minusik. No ale wiadomo, tutaj nie ma co płakać, trzeba tutaj po prostu to ogarniać. Dobra, tak zrobimy, żeby po prostu jakoś później się tam krzyczeli, tak trzeba gdzie przyjechać, więc tamtej strony tak już niekoniecznie, no bo tam to praktycznie dojeżdżamy, bo się w nich się podnosi troszeczkę później, no i niż wrona. Więc możemy sobie na spokojnie tam dojechać praktycznie do końca i mamy zasiane wszystko elegancko. 76 kg jeszcze zostało łubinu do zasiewu. No chociaż myślę, że tą siatkę tego pola zrobię, chociaż też nie wiem do końca. No na ile stać, na tyle stać. Tutaj nie ma co marudzić. Wszystko pięknie, ślicznie. Ja się bardzo z tego cieszę, że tutaj jakoś w miarę to idzie. Ta robota, prawdę mówiąc, no Sztajn chodzi, Brona chodzi, i no, nie ma co innego, no po prostu luksus, dla mnie luksus, dlatego mówię, ten zestaw, mimo że nie jest jakiś wybitny, duży, mi się strasznie podoba, pod względem właśnie tej roboty, zaskrzynia, patrząc na życie realnym, to 200 kg może by mieścić, a może, chociaż też pewności nie mam, to mieści 300. Już nie wiem, czekajcie, on jest chyba dzielony, a tu już zobaczymy, będziemy pewnie zasiekować sobie zboże pod tym względem i wtedy będę widział, czemu ona jest zielona, bo w życiu realnym mam zieloną skrzynię w Norsztejnie, 500 kg, no bo to mam 4 metry kupowany w zeszłym roku. No to już chyba nie raz mówiłem. Więc tego ten Norsztejn chciałem też leciał, bo on mi się podoba. W życiu realnym tego kupiłem. W życiu realnym te też mi się podoba, dlatego też go kupiłem. No takie 2,7, bo na chyba 2-metrowa to nie jest jakiś duży przeskok. Więc jak mam 2,7, fakt, mogę poszukać sobie jakieś talerzówki z hydropakiem, bardziej inne talerzówki, agregatu z hydropakiem. Może by to lepiej wykrzyło, no ale jednak tutaj ta brona aktywna by taka była smutna. Duży przeskok, który zawsze, bo jednak z brony zwykłych bronek lekkich na bronę aktywną, no to już jest skok konkretny. No ale fajnie to wyszło, wszystko się sprawdza. Na pewno jakieś tam trzeba będzie mankamenty podespadać, bo to troszeczkę już tych hektarów podasiewał. Właśnie. A teraz jeszcze też trzeba sprawdzić sobie jedną kukurydzę, bo już dzwonili, 6 hektarów kukurydzy jest na dniach do zasiewu, więc trzeba będzie teraz sobie ten silnik też wystawić.
sprawdzić, jak to będzie w skowinalni wyglądało pod tym względem. I myślę, że pojedziemy, sprawdzimy, ustawimy sobie ten silnik, bo tam będzie na ziarno, na rzeczkę kościół 85 tysięcy nasion na hektar właśnie. To się zdaje, że jeszcze tak optymalnie jest 75 oczywiście rozstaw, mimo że ten silnik nie jest jakiś wybitnie duży, właśnie jak ten Knorsztyn, tak samo nie jest, pokupiec tak samo nie jest, no ale wiadomo, że już swoje hektary obrabiłem, nie muszę nikogo wołać. Więc no, krótko sobie rozwijamy tę gospodarkę. W tamtym sezonie poszliśmy mocno w nowe maszyny, poszliśmy maszyny, w tym sezonie troszeczkę mniej. No ale to jest spowodowane tym, że chociaż mniej, kurna, że nie powiedziałem, że w sumie mniej. No bo teraz, no jakby nie patrzył, ciągnik leciał dwa odcinki, poszła beczka, przyszła, co przyszło jeszcze? Czy coś jeszcze zakupiliśmy? Tak na szybko myślę. Chyba nie, no i teraz ładowarka, no nie, no to też poszliśmy mocno, idziemy mocno w maszyny. Troszeczkę mniej w tym roku będzie, no ale jednak nie pomyliłem. A wiadomo, jednak na dotacji maszynami się to musi być też wywiązane. Mhm. Więc tutaj no jest jak jest. Nie wiadomo, zobaczymy jakie żniwa będą, jak to będzie tylko żniwa, jak się będzie zboże, tak się żniw, przepraszam, będzie spały zboże. No ja jeszcze to muszę znaleźć, co boli mnie z jednej strony, ale się to w roku mi wypali, ale muszę. Gdzieś poszukać jakiegoś pola. Ktoś by może być jeżdżali niedaleko. Pod zasiewką kukurydzy. Nawet jeśli patrzę na ziarnówkę, to patrzę typowo na kieszonkówkę. No właśnie, ale żeby to zrobić. No bo powiem szczerze, że jestem teraz w czarnym tyłku, bo nie mam teraz pola pod kukurydzę. No to miałem, mógłbym zrobić kukurydzę po kukurydzy, no ale to troszeczkę średnio mi to wygląda. Na wypadek już pisałem, że to będzie łubin po całości, tylko ten właśnie ten kawałek był odębniłem, że tutaj będzie łąka, więc tutaj już nie mogę nic tu pozmieniać, a muszę to właśnie ciągnąć, bo miesiąc czasu trzeba to przerobić, a chcę myśleć, poszukać faktycznie pola, bo ja tam będę chciał gdzieś na dwa tygodnie siać. Jest pełna dwa tygodnie. Więc może gdzieś dobrze poszukać teraz pola, weźmy na zwanej gęby, albo na piśmie po prostu zwykłym, między sobą gdzieś poszukać pola, no i wziąć kukurydzę na kieczonkę. Zwłaszcza nie poszukać jakiejś jednorzędówki. Fajnie mi się to, że jednorzędówka fajna jest. I powiem szczerze, że się zastanawiam tą jednorzędówką, która właśnie była. Tylko teraz patrząc, ja wam pokażę, troszeczkę mam spięć na gospodarce, to musicie uważać, przepraszam za to. No ale patrząc, ja otworzyłem ją w marcu, a powiedzmy poszło 40. No powiedzmy 40 ton. W miesiąc. Więc teraz patrząc, ja muszę bynajmniej 3 silosy mieć sianej samej, kurna. 3 to za mało, 4 ogólnie silosy kiszonki. Naprawdę. 4000 samej kiszonki, co jeszcze takiego by nie są w pewnym tym. No powiem szczerze, no to MM teraz też tak mocno nie kojarz, czy nie karmię, też karmię, ale troszeczkę tu moim zdaniem jest, nawet powiedzieć, jaka przesada z tym, że to aż tyle jedzą, no bo ja muszę się dwa paszowozy w ciągu dnia im zadawać na każde budynki, więc muszę chyba przerobić tego moda, żeby troszeczkę jeszcze, żeby to jeszcze jadło mniej, bo to jest troszeczkę moim zdaniem przesada. Ja wiem, mam tej paszy, no ale tak patrzę, też suma, no dużo tego siana nie zostało, ani nie zostało mi jakoś tutaj nie wiadomo czego, dziwne to wyszło. Pod tym względem, no ale to zrobić. Trzeba jakoś to będzie dobrze pokombinować, żeby to miało więcej nogi miało. No bo tam siana zostało mi, żeby mnie zabrać. Zakończymy już odcinek, bo to jest na weekend. Oczywiście, rzecz jasna. Siana mam ogólnie 106 kłostek, czyli mam jakieś 70 tysięcy litrów siana.
Patrzę blisko 100 tysiącach litrów. To kuźwa jest małutko. Jest bardzo malutko. Dobra, nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodoba, to ciepłe, w górę komentarz. Dzięki za oglądanie. Cześć, do tego odcinka. Na razie. Cześć.